Te osoby nie powinny szczepić się na grypę. Jesteś na liście? Szczepienie przeciw grypie. Kto powinien się mu poddać? Temat szczepień wywołuje wiele dyskusji i rodzi mnóstwo pytań. Na najważniejsze z nich odpowiada ekspert, profesor Adam Antczak. Czy w dobie pandemii warto się szczepić przeciw grypie? Takie szczepienie warto wykonywać przed każdym sezonem grypowym. Teraz jest to szczególnie ważne, ze względu na zbiegnięcie się w czasie zachorowań na grypę, COVID-19 i infekcji grypopodobnych wywołanych przez rinowirusy. Kluczowe jest wzmocnienie odporności zbiorowiskowej poprzez zwiększanie poziomu szczepień. Grypa i COVID-19 objawiają się bardzo podobnie. Lekarz, wykonując badanie fizykalne, nie jest w stanie ich odróżnić. Szczepienie przeciw grypie może ułatwić to różnicowanie. Czy w ten sposób chronimy się również przed koronawirusem? Nie ma na to dowodów. Pamiętajmy, że szczepienie nie gwarantuje tego, że się nie zarazimy. Jednak uczy organizm, jak wytwarzać przeciwciała i walczyć z wirusem, przez co przebieg grypy, a także infekcji grypopodobnych jest łagodniejszy. Dodatkowo, zabieg ten chroni przed groźnymi powikłaniami pogrypowymi. Wiele osób nie chce się szczepić, bo boi się, że to im zaszkodzi. Takie obawy nie mają uzasadnienia, gdyż szczepionki nie wywołują choroby. Na temat szczepień, nie tylko tych przeciw grypie, krąży wiele mitów i fakenewsów. Jest to spowodowane prawdopodobnie brakiem wiedzy o chorobie, komplikacjach, a także o samych preparatach biologicznych. Jednym z mitów na temat szczepień przeciw grypie jest przekonanie, że zabieg ten osłabia naszą odporność, podczas gdy jest zupełnie odwrotnie. Dzięki niej nasz układ immunologiczny wzmacnia się. Szczepienia są najskuteczniejszą metodą na zapobieganie zachorowaniu. A co jeśli bezobjawowo przechodzimy zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i się szczepimy? Jeżeli nie odczuwamy objawów chorobowych i czujemy się zdrowi, możemy się zaszczepić. Przeciwwskazaniem do wykonania szczepienia przeciw grypie jest uczulenie na białko jajakurzego lub inne składniki szczepionki, wysoka gorączka, zespół Guillain-Barrego lub choroby o ciężkim przebiegu. Dlaczego co roku trzeba się szczepić nową szczepionką? Wirus co roku mutuje, dlatego też każdego roku mamy szczepionki z nowym składem wyznaczanym przez WHO. Kiedy jest na to najlepszy moment? Na szczepienia przeciw grypie nigdy nie jest za późno. Najlepiej poddawać się im od września do grudnia, przed szczytem zachorowań przypadającym na okres od stycznia do marca. Na polski rynek już trafiły pierwsze partie szczepionek. Wychodzimy z gabinetu i już się grypy nie boimy? Nie do końca. Proces wykształcania odporności może trwać 2-3 tygodnie. Należy pamiętać, że szczepienie nie jest gwarancją, że nie zachorujemy na grypę, ale z pewnością ochroni nas przed groźnymi powikłaniami. Nim wytworzymy odporność poszczepienną, możemy zarazić się wirusem, jednak nie należy tego mylić z zakażeniem spowodowanym szczepieniem. Czy zakażenie wirusem grypy może zwiększać ryzyko infekcji koronawirusem? Tak, ponieważ organizm jest osłabiony, a wirus grypy toruje drogę dla innych patogenów. Aby minimalizować ryzyko infekcji, trzeba pamiętać o wzmacnianiu naszego układu immunologicznego, poprzez zdrową dietę i aktywność fizyczną, a także szczepienia profilaktyczne. Dla kogo szczepienia przeciw grypie? Szczepienie przeciw grypie jest szczególnie ważne w przypadku seniorów, kobiet w ciąży, dzieci, diabetyków, a także osób z przewlekłymi chorobami układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Taniej lub bezpłatnie, szczepienia są refundowane w 50%. Dla dzieci od ukończonych 2 do ukończonych 5 lat dostają szczepionkę donosowo, dorosłych do 65 r.z. Z chorobami współistniejącymi, kobiet w ciąży, dorosłych od 65 do 75 r.z. Szczepionki są bezpłatne dla osób powyżej 75 r.z. Farmaceutów i techników pracujących w aptekach. Niektóre miasta oferują darmowe szczepienia osobom np. powyżej 60 r.z. i innym grupom,